Cześć i czołem YouTube. Dzisiaj będzie ciekawy materiał z nietuzinkowym gościem, bo robię dzisiaj trening z guru, także z moim trenerem, z Sebastianem. Widujemy się praktycznie codziennie, a rzadko mamy okazję razem trenować, także dzisiaj się to uda. Workray jest już popijany i zaraz właśnie zmierzam po Sebastiana i dzisiaj robimy trening barków. Ja robię barki z tricepsem, Seba chyba barki z łapami, także będzie na pewno ciekawy materiał i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie z Sebastianem już współpracujemy od 2,5 lat, szybko zleciało i Sebastian właśnie w punkt trafił swoim podejściem w moje oczekiwania i dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem i rozwinąłem się jako zawodnik i na pewno to jest dopiero początek naszej drogi. Ja jestem na dwóch ostatnich dniach minikata, zostały mi 2 treningi, Sebastian jest na masoredukcji, ja się śmieję, że to jest człowiek prep, bo jest wiecznie docięty i przygotowuje się na sezon jesienny, także dzisiaj będzie na pewno mocny trening, odwiedzi nas też Wasyl, mój podopieczny, i trening będziemy robić na galerii Mokotów, także lecę po Sebę, lecę do sklepu, bo dzisiaj on siedzi przy sobocie, jest do 15 i po 15 właśnie lecimy na trening przypompować coś. A także już na miejscu i się pociśniemy, tak jak mówiłem, barki. Ja to nie wiem, jak tam wstawka początku, ale siemano, ciśniemy dzisiaj bareczki z Pawełkiem i z Wasylem. Tak, będzie dobry, intensywny trening. No, trenujemy cały czas tym samym systemem, czyli dorianowskim, gdzie mamy jedną serię główną, do której dochodzimy wstępnymi. Jaki plan na dziś? Co? Mówię, jaki plan na dziś? Dopierdolić bareczki. Jaki barki, łapy. Intensywnie z czuciem, ale no, barki, łapy to są partie, że jednak trzeba bardziej wyczuć te rejony, tak, że troszeczkę typowy taki trening siłowy tutaj nie do końca się sprawdza. Musimy czuć to, co właśnie, no to w co targetujemy, tak. Zakresy powtórzeń też z reguły są trochę wyższe. Przerwy też nie muszą być tak długie, bo jednak to są mniejsze partie, więc duża intensywność i w pizdę. Zwykle właśnie z 1-2 ćwiczenia takie siłowe, no, ale też na większym zakresie powtórzeń. Dokładnie. Co, bo jest? A teraz drzewka, kochanie. Drzeweczkę. No, ale ogólnie też taki tip sprzedam, że barki najlepiej w wyciskaniu reagują w tej dolnej fazie. One w tej fazie są najbardziej rozciągnięte i tak naprawdę w tej fazie powinniśmy się głównie skupić na ruchu. Im wyżej, tym tak naprawdę ramiona tricepsy przyjmują pracę, tak? W tej fazie już tak na dobrą sprawę akcentujemy pracę tricepsy, więc głównie musimy się skupić na tej fazie i tutaj tak naprawdę czuć tą pracę tych barków i tak naprawdę to wystarczający jest zakres ruchu, w którym bark maksymalnie pracuje. Tutaj już tak naprawdę przenosimy pracę na tricepsy, na ramiona, więc głównie skupiamy się w wyciskaniu na tym, żeby w tej dolnej fazie odpowiednio pracować. Dużo osób o tym zapomina. Nawet nie wie. Tak. Głównie akcentuje, skupia się na tym. Połowiczne ruchy zapytać. Robią i właśnie no, bardziej prostują. Połowiczne właśnie nawet i w tej drugiej fazie mniej ważne dla barku, więc to jest w ogóle tak właśnie w drugą stronę. Zróbcie dobrze barki, to dopiero zaczną rosnąć. To jest taka prawda. Tajemny. No ja. Miałem za duży nos. Jak Paweł? Na miednicy gorąco? Co? Na miednicy gorąco? Weź. Zawsze. Trzeba ruszyć w końcu. Wczoraj rozmawiałem z Frytą i polecił mi dobry sprzęt do nagrywania. Na razie nagrywam iPhone'em z takim pizdrykiem mikrofonem i ten dźwięk się gubi i niewygodnie jest nagrywać telefonem. Także niedługo zostanie kamerka zakupiona. Materiały będą lepsze. I kurwa, show up albo OnlyFans będzie grany. Tyk.
Kurczę, bo kiedy ostatnio razem trenowaliśmy? Bardzo dobrze. Wiem. 2 miesiące? Więcej. W Rumunii chyba ostatni raz trenowaliśmy. Nie, no co? No, a kiedy? No przypomnij. Nie ostatnio. A, no ale to ja treningu nie robię. Nie, no chyba u Burnejka były tam razem. Tak, ty też. No. No. No właśnie to tak jest u zawodników, że ciężko zgrać się z treningami, bo każdy ma inne priorytety i no, a też swój system treningowy. U nas czasowo. No i też czasowo z sobą ciężko się dograć, bo razem prowadzimy sklep i on siada na pierwszą zmianę poranną, czyli ja robię trening przed sklepem, a on robi po sklepie i zwykle tylko możliwość jest przy weekendach, ale też zwykle coś wypada i rzadko kiedy zdarza się taka okazja. Jeszcze bardziej odwieźć do boku. O właśnie. I teraz trzymaj. I teraz już ja wiem, że w każdym teraz powtórzeniu czujesz bardziej ten bok. Widać, że zupełnie inaczej pracuje. Myślisz, że umiesz trenować i robisz trening. Łuję i robisz, i robisz trening z trenerem. Nie, ale jest tak, że uczycie się jakiegoś ruchu, no i przyzwyczajacie się do niego i myślicie, że czujecie dobrze. A jak ktoś z boku popatrzy i właśnie widzi, że źle robisz, można czuć lepiej. No właśnie przykład też tych wznosów. No, mając, robiąc ruch w ten sposób, angażujemy bok i przód barku. Jak sama gdzieś tam nazwa wskazuje przy wznosach bocznych, ten ruch powinien być równolegle w bok ramion do linii barku właśnie bocznego aktonu, który chcemy zaangażować. No, teraz go wyizolowujemy, odwodząc do przodu, włączamy przedni akton. I to jest takie robienie boku i przodu jednocześnie, no ale jeżeli robimy wznosy boczne, skupiamy się na boku, robiąc przednie na przodzie, a nie hybrydę tego i tego, bo to no nie dostanie takiego angażu ani jedna, ani druga część, więc lepiej skupić się na jednym w danym ćwiczeniu, na drugim w kolejnym, tak? No i ten bark kompleksowo jest przetrenowany i wyizolowany. Ale faktycznie no, teraz czuję bardziej te barki, nawet, nie mając pompy mięśniowej, czuję pompę. No, więc to właśnie o to chodzi. No, dobrze jest jeszcze właśnie w fazie uniesienie ramienia na ułamek sekundy przytrzymać, żeby dopiąć ten boczny akton, z tego względu, że raz, że on dostanie dużo większy bodziec, zniszczymy więcej włókien i z automatu spowolnimy fazę powrotu, dzięki czemu jeszcze więcej tych włókien zostanie uszkodzonych w tej fazie ekscentrycznej, która jest kluczowa dla, no, dla zniszczenia tych włókien i rozwoju, tak? Więc tutaj idealnie jest właśnie unieść ramiona, na ułamek sekundy przypiąć i spowolnić powrót. I wtedy to barki aż płoną. Przy barkach dobrze nogi. To ja coś pokażę. U mnie to są szkraby teraz. Ale to są trening bareczku, więc nogi są płaskie. Ruchów jak ten. Po ostatnim treningu nóg dzisiaj porozmawiałem z Wasylem i mówi, że decyduje się na starty na wiosnę, także będzie co pokazać. No pokaż się, Wasyl, z przodu. Znaczy, jaki to jest wielki chłop. Do 212. No, nogi podgonić. Naprawdę będzie dobry zawodnik. Sebastian fajną kwestię poruszył, że właśnie w kulturystyce najważniejsza jest technika,
Tak, znaczy generalnie to nie jest sport, w którym przewalamy ciężary z punktu A do B, tylko musimy poczuć pracę tego mięśnia. Wiadomo, że już jak technicznie nauczymy się prawidłowo trenować, to ten progres też jest ważny. No jasne, znaczy progres jest niezbędny, tylko progres to nie tylko ciężar, ale nawet poprawienie właśnie techniki ćwiczenia z treningu na trening jest już progresem, bo mięsień nie wie, jakie obciążenie mamy nałożone na właśnie, nie wiem, Smitha, czy jakiego ciężaru po prostu używamy, tylko jakiej pracy jest poddany, tak? Więc każdy progres, czy to właśnie lepsze czucie mięśniowe, czy dołożenie powtórzenia, czy dołożenie ciężaru, ale właśnie przy poprawnej technice, to właśnie jest progres i tak powinniśmy liniowo właśnie prowadzić to w kolejnych tygodniach naszych treningów, żeby właśnie robić postępy, tak? Są ćwiczenia bazowe, w których ten ciężar, wiadomo, jest determinantem i tam można sobie dać w pizdę, ale no generalnie to nie jest sport, w którym my musimy się skupiać na przewalaniu jak największych ciężarów, tylko przepracowaniu jak najbardziej mięśni, tak? A to jest ogromna różnica. Już nawet też kwestia organizmu, ale jeśli jesteście zawodnikami sportów sylwetkowych, to też na scenie nie widać tego, że bierzecie 200 na klatę, tylko jak ta klata wygląda. Dokładnie. I to jest też tak, że jeżeli nie czujemy danego mięśnia na treningu, no to też jest chyba do końca nie tak. Jeżeli gdzieś tam no nie ma możliwości, no wiadomo, jeżeli jest redukcja, mało kalorii, mało węglowodanów, no to nie będziemy czuć tej pompy mięśniowej jak w okresie masy, czy ogólnie jakiegoś takiego właśnie optymalnego etapu, tak? No ale jeżeli w ogóle nie czujemy mięśni, kurwa, to coś jest nie tak. No i często właśnie na scenę wychodzą kwadratowe chłopy, bo trenują wszystkim, tylko niedocelowym mięśniem. Tak, i są rozwinięte często, nie wiem, no rejony, które właśnie nie błyszczą, jeśli chodzi o stricte sylwetkę, tak? Więc no trzeba odpowiednio umieć targetować też ten trening, żeby trenować mięśnie, a nie wszystko dookoła i układ nerwowy. Właśnie generalnie to jest, tylko dokończę, to jest tak, że trenować ciężko to trenować mądrze. Odpowiednio przetrenować dane mięśnie, żeby one bodźcowały, a nie zajechać się ogólnoustrojowo i po prostu zmęczyć układ nerwowy i wyjść na czworaka. Wiadomo, są też takie etapy, że do tego się dochodzi, ale determinantem to jest przetrenować jak najbardziej właśnie mięśnie i wtedy można wyjść na czworaka, jeżeli właśnie tak przetrenujemy mięśnie nóg, że już nie możemy chodzić, a nie, że się zajechać i ogólnoustrojowo być wyprutym, bo układ nerwowy w ogóle jest dużo mocniejszy niż układ mięśniowy i układ nerwowy wiele zniesie tak na dobrą sprawę, ale to nie o to chodzi. Układ nerwowy to jest tak naprawdę trening dla siłaczy, trójboistów, strongmanów. Oni głównie operują na tym właśnie treningu układu nerwowego. My musimy zajechać mięśnie i to jest kulturystyka. Wiesz co? Łokieć jakbyś chciał pierwszy ciągnąć, wiesz? Jakbyś nie, weź skręć delikatnie. Tak? O właśnie, no. O właśnie, jakbyś łokciem chciał na początku prowadzić ruch. O właśnie, bo teraz przy takim właśnie ułożeniu ramienia od razu bok barku ci pierwszy właśnie wchodzi do angażu. No i właśnie też jak ktoś ma słabą partię, to jeśli już nawet jak ktoś mu pokaże, jak poprawnie ją trenować, to ciężko się nauczyć, bo trenujemy swoją metodą powiedzmy 2 lata i zaczynamy się tego wszystkiego uczyć na nowo i możemy łatwo się zapomnieć i zacząć robić po swojemu, a nie poprawnie. No właśnie nie bez powodu ktoś ma słabszą partię. Znaczy tak, najczęściej jeżeli ktoś ma bardzo odstającą partię od innych, jest to, że ten mięsień nie dostaje odpowiedniego bodźca. Często to jest tak, że genetycznie mamy jakiś tam problem z tym rejonem i faktycznie ten mięsień ma mniejsze zdolności przepływu krwi w ten rejon, czy w ogóle z innych pobudek, ale najczęściej to jest to, że my nie potrafimy właśnie wyizolować tej pracy tego mięśnia. Ja się borykałem strasznie długo z słabymi plecami. To był mój taki mankament, że to po prostu dramat. Ja myślałem, znaczy ja przewalałem ogromne ciężary. Wiosłowałem po 190-200 kg na wiośle. Tylko że głównie pracował tam kaptur, prostownik i trochę plecy. I te plecy były naprawdę słabe. A póki nauczyłem się czuć pracę tych mięśni, dokładnie dopinać, dociągać i naprawdę wyczuwać cały trening, każdy ruch, no to te plecy urosły. I to nie było bez powodu, że one wcześniej były słabe, bo nie otrzymywały odpowiedniego bodźca. Tak jest często. Widzi się zawodnika, który ma słaby rejon, to w większości, znacznej przypadków, po
prostu nie potrafi dobrze wyczuć pracy tego rejonu na treningu. Jeszcze kwestia odnośnie treningu. Właśnie Phil Heath kiedyś fajnie to zobrazował, że on przechodząc z koszykówki do kulturystyki miał o tyle łatwiej, że w koszykówce został nauczony perfekcyjnych ruchów, perfekcyjnych rzutów, perfekcyjnej techniki rzutu i powtarzał to tysiące razy, przez co właśnie zaczynając trenować kulturystycznie przełożył to od razu na treningi i tak samo właśnie pozwoliło mu to masakrycznie rozbudować tą sylwetkę, bo po prostu od samego początku skupiał się na tym, żeby te ruchy kulturystyczne były perfekcyjne. I właśnie Fichif ogólnie jest bardzo silny, ale nie używał nigdy na tyle, sam właśnie mówił, relatywnie ciężarów, na ile był w stanie, bo mu chodziło o tą perfekcyjną właśnie technikę. Mógł wykonać perfekcyjnie dane ćwiczenie z ciężarem, który pozwalał mu maksymalnie przetrenować te włókna mięśniowe. No i właśnie te mięśnie po prostu zostały wyczerpywane z siły, tak? Nie angażował dodatkowo nadmiernie innych rejonów czy aparatu ruchu dodatkowo, gdzie mógłby uzyskać większy ciężar, tylko właśnie chodziło mu o perfekcyjną pracę mięśniami, przez co no, wyglądał jak wyglądał też w dużej mierze, tak? Więc to jest właśnie taka rada, żeby no, naprawdę skupić się na tym treningu, wiadomo, nie na pedantycznym machaniu czwóreczkami czy coś, tylko po prostu no, na czuciu tymi mięśniami, tak? Jeżeli już przejmuje pracę inny rejon, większa część aparatu ruchu ogólnie, to powinniśmy troszeczkę zejść z tego ciężaru, żeby skupić się właśnie na tym stuprocentowym czuciu mięśni. Aczkolwiek to są ćwiczenia, w których tego się nie da. Wiadomo, w przysiadach nie będziemy pedantycznie kurziwa schodzić w dół i całą fazę się skupiać na tym, no bo no nie wygenerujemy takiej mocy. Są ćwiczenia, które trzeba właśnie dać też taki większy bodziec i ogólnoustrojowy taki wpierdziel. No ale właśnie, żeby mieć to w głowie, że nie przewalać bezmyślnie ciężary, bo to jest najczęściej spotykane na siłowniach. No i ci ludzie najczęściej no, nie wyglądają za przeproszeniem. Na YouTube. Okej, okay. Dobra, tak. Miałem myśl, żeby powiedzieć, że w ostatnich serach i też w pewnych ćwiczeniach, które jesteśmy w stanie kontrolować, no właśnie warto tam dać sobie bardziej wpisy za przeproszeniem, ale właśnie kontrolować to. Nawet czasem bujnąć, czas starać się jak najmniej, ale kontrolować, dopiąć ten mięsień i czuć jego pracę. To jest właśnie determinant tego, tyle się produkowałem. Jest ten moment na minikacie, gdzie już ta pompa mięśniowa schodzi, już się czuję taki sflaczały i bez sił, ale już barki dokończę, jeszcze triceps. No ale generalnie teraz taki okres, a dwa trochę nam się przerwy wydłużają, no. Stąd gdzieś tam no ta energetyka też ucieka, więc Pawełka może rozumiem. Być, może być zmęczenie. Ogólnie jeśli pokażecie mi, znajdziecie taką osobę, która jest większym pasjonatem kulturystyki niż Sebo, to wam zapłacę tysiaka. No, Sebo jest kulturystyką, on tym żyje i cała jego uwaga skupia się na kulturystyce. Nie Sebo. To na co kształtowuje. No dokładnie. Jakby też powtarzam, że dzięki kulturystyce jestem w miejscu, w którym jestem. Właśnie, nie można o tym zapominać. A lepiej sobie nie mogłem wymarzyć, bo żyję tym, co kocham, robię to, co kocham i otaczam się dobrymi ludźmi, a to daje energię do działania, no i do życia, do rozwoju i nie tylko w kwestii kulturystyki, ale w całym życiu. Właśnie, ale to jest też kwestia, że jakąkolwiek to ma w życiu pasję, co daje mu ten napęd, żeby wstać z łóżka, żeby coś robić, żeby coś przejść w tym życiu, no to niech to robi właśnie. Dokładnie, jeśli tak się w tym odnajduje w tym szczęście, to jest gra w szachy, hodowanie gołębi, czy cokolwiek innego, to właśnie pasja daje nam sens życia i to, po co wstajemy rano i wiemy, po co wstajemy i co mamy do zrobienia, żeby w tym życiu po prostu być szczęśliwym i korzystać z niego jak najwięcej. Basil, co się dzieje? Mam za mocny pan. Muszę tak trzymać, bo
Co masz? Pump. No nie mogę tak ręki trzymać, jak robię barkę, bo strasznie, wiesz, krew mnie napełniają tę barkę. A jak tak do góry podnoszę, to tak, wiesz, luzuje się mi to miejsce. Ogólnie Wasyl ma krótkie ręce i tak nabite, że weź się podrap za łuk. No. No tak, jeszcze... To jest dopiero wielki chłop. Wasyl, jaką wagę teraz mamy? Moja obecna? No 90, bo ostatni raz pro 91,5. No zaczynaliśmy, to było 87. 86 to ja opisał pierwszy raport, ale to miał po prostu wstyd, że miałeś 84, a tak naprawdę to miałeś 84, ale opisałeś na pierwszy raport 86. Więc 84 to ja miałeś już na koniec dnia. No i to było w lutym i przeprowadziliśmy już mostek. Mostek, redukcja. Taką mini redukcję, bardziej pod poprawienie wrażliwości insulinowej. I teraz działamy z masą i po masie. Już myślę, z jakimiś minikatami przejdziemy już na redukcję właśnie pod. Na razie chcę jeść dobrze, pod zawody. Bo taki michy teraz mam, że no dobrze, super jest. Dawaj sobie, jakie plany startowe. A czy u mnie u ciebie? Na razie u ciebie. Nie, u mnie to jesień, ale gdzieś tam jestem w ostatnim bloku masowym. Na pewno coś sporo się udało dobudować, bo szczególnie w te rejony, które potrzebuję. Więc fajnie, no wychodzę na jesień i no, zobaczymy, co będzie. Po prostu... Walka o kartę będzie, co ma być. Walka, no to jest cel, nie będę ukrywał, ale zrobię wszystko, co się da, żeby to zdobyć i tyle. I po prostu no, nie będę mówił, że jadę po to, nie wiem, jadę po swoje, bo kurwa, takich ludzi, którzy jadą po to, jest mnóstwo. Każdy ciężko pracuje. Mam nadzieję, że będę pracował na to najciężej, więc taki jest cel. No tak, już na tym poziomie to nie ma zawodników z przypadku, tylko dokładnie. Każdy właśnie wkłada bardzo dużo w pracy w to i wygra po prostu lepszy. Nikt nie wygrywa karty z przypadku. Trzeba wygrać swoją kategorię, wygrać overall. To nie jest tak, że jakiś za przeproszeniem no słabiak to zrobi, bo to jest nierealne. Niezależnie jakie to są zawody, więc... Wygrywając kartę jest się w elicie w tym sporcie, więc to po prostu no samo przez się świadczy o prestiżu tego, tak? Seba już trenuje. Ile trenujesz? 13 rok leci. 13 lat i konsekwentnie naprawdę są takie momenty, że on co by się nie działo, to trzyma się 100%. Właśnie mówił, mówił, że miał challenge przez rok. Sztywno się trzymał 100% wszystkiego. No, przez rok miałem tak, że nie miałem ani jednego odstępstwa diety, ani jednego. Święta, nie to jest, święta. To jest... I nie było, nie wiem, pominięcia posiłku, nie do jedzenia, czy z jedzenia więcej, nie. Nie wiem, no zero, totalny zero przez rok, tak? Seba nic nie wspomina o zdobyciu karty pro, nie pucuje się tym, tylko właśnie pracuje konsekwentnie to. Po to dąży i na pewno z takim podejściem to uzyska prędzej czy później. No, taki jest cel i prędzej czy później, no ale też mówię, trzeba na to zapracować. No, nie przyjdzie od tak i nikomu się to nie należy, tylko każdy na to właśnie zapracuje. No a twoje plany, żeby nie uciec, bo ja to tam gdzieś tam ten, ty jesteś zawodowcem i masz perspektywy. Ja więc... nie planuję, tylko się słucham trenera. No tak, ale generalnie progresujemy, budujemy. Teraz tak naprawdę Paweł kończy minikat, jego organizm jest świeży, wypoczęty i badania laboratoryjne wyszły mu perfekcyjne, więc jest to idealny moment, żeby właśnie wejść, taki naprawdę dopiero właściwy etap budowy. No i przed Pawłem jest ogromna perspektywa progresu, bo do tej pory można powiedzieć, że pewnie połowy chłopaków trenujących by tu pozbierał siłowni, brali większe dawki od Pawła, który jest zawodowcem. Oczywiście gdzieś tam to nie jest jakieś tam... Ja się właśnie śmiałem, że te dawki były naprawdę teraz kosmetyczne i przez pół roku prowadziliśmy tak naprawdę mocniejszy mostek, powiedzmy, no, z czego trzy miesiące były takie prawdziwego mostka. Trzy miesiące prawdziwe, te trzy takie kolejne były taką, jakby to powiedzieć, fazą zdrowotną, bo jednak troszeczkę ten wcześniejszy prep dał się we znaki, tam małe takie problemy. Właśnie nie wiadomo, czy to kwestia prepa, czy czegoś innego, ale w każdym bądź razie trzeba było odpocząć. Problem się pojawił właśnie z gęstością krwi i to też nie można bagatelizować, bo... Nie było to jakiś znacznie zawyżony wynik. Ale mimo wszystko właśnie ja tak podchodzę pedantycznie do diety, do treningów, tak samo do zdrowia. Nie można tutaj zaniechać tego, tym bardziej, że Paweł jest młody, ma czas. To postawiliśmy na taką 100% właśnie fazę zdrowia. Trzeba patrzeć długoterminowo, a nie
wystrzelać się w tak. 2 lata i zakończyć karierę to tylko. To co, za 2 lata Olimpia, tak? Przed 30 na pewno, tak ja mam takie podejście, że po prostu teraz budujemy wychodzę dokładnie. Za rok na wiosnę, na lato. Zobaczymy, co się uda dobudować. I na pewno prawdopodobnie po tym sezonie kolejny rok budowy i tak konsekwentnie, jasne. Krok po kroczku. Ale na pewno wniesiemy dodatkowe kilka solidnych kilogramów i tak co... Właśnie, i tak rok rocznie pracując dojdziemy do szczytów i po prostu właśnie tak samo tu kwestia pracy i czasu. Na wszystko trzeba właśnie czasu, pracy i na tym się skupiamy. To nic nie przychodzi od tak. Na wszystko trzeba sobie zapracować i poświęcić właśnie ten czas. Ale powiedz jeszcze też, jaka waga będę na startach? Teraz było 103 kg na Rumunii. No postaramy się wnieść jak najwięcej, tak chciałbym 108 teraz wnieść. Byłoby to bardzo realne. Tym bardziej, że Paweł teraz mówię, naprawdę jego organizm jest w takim momencie, że no, że wystrzeli, że po prostu będzie rósł jak na drożdżach dosłownie. No tak jak też już nieraz wspominam, że kulturystyka stała się tak naprawdę dla mnie i dla siebie dodatkiem do życia i to co robimy na co dzień to jest po prostu nawyk. Dokładnie. I nic nam nie sprawia problemu, także po prostu ale, pracujemy i robimy. Ale to nas napędza właśnie, żeby zapierdzielać i w tym życiu iść w każdym aspekcie do przodu, nie tylko właśnie, znaczy to tak. Robimy wszystko na 100%, właśnie to jest największa pasja, zapierdzielamy, robimy w tym kierunku wszystko, ale właśnie obok tego nie zapominamy o życiu po prostu, tak? Czyli tak samo jak w kulturystyce, tak samo jak na treningu ciężko trenujemy, tak samo w życiu ciężko pracujemy, ciężko dążymy do swoich celów, stawiamy sobie poprzeczki coraz wyżej i obieramy cele, które właśnie, na które konsekwentnie pracujemy, dążymy do ich realizacji i idziemy do przodu. Tak zawsze słyszałem, że kulturystyka buduje charakter. To zawsze na początku, no wiadomo, młode lata i tak dalej, błędy się popełniało. Te klapki na oczy były założone i nic się nie widziało oprócz tej kulturystyki. A teraz, tak jak wspominam, to jest taki dodatek do życia i dzięki tej kulturystyce, dzięki podejściu, dzięki tej cierpliwości, determinacji do dążenia do wyznaczonego celu możemy się teraz spełniać w innych kwestiach życiowych i w tym osiągać szczyty, bo kulturystyka to już jest tylko taki dodatek. No i to jest to.